Cześć, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a ty słuchasz podcastu rowerowego. Podcastu, w którym znajdziesz mnóstwo wkręconych historii, które powstają dzięki pasji połączonej z napędem ramą, kołami kierownicą. No i oczywiście, osobą. Produkcja oryginalna Earborn Media. Magda ziaja -Żebracka. jestem founderką Tatrafestu. Cześć, Jakub Szalaty, współorganizuję Tatra Fest, dołączam jako, jako founder Pentelki. Zapraszam was wszystkich serdecznie, szczerze i od serca uważam, że rower to jest życie. Cześć, dzień dobry, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a wysłuchacie podcastu rowerowego i jak już wiecie, regularnie zapraszamy ciekawych gości i... Opowiadamy Wam różne rowerowe historie. No i dzisiaj nie jest inaczej. Cześć. Cześć. Dzień dobry. To pytanie na rozgrzewkę. Słuchajcie. Ile macie rowerów? Może zacznę ja. Ja mam sześć. Okej, okay, to, to za rowery. A, a to ważne jest, czy swoich, czy, czy nie, w ogóle. Nie, w ogóle, to w ogóle. Pytanie Do... jest, czy, jesteś, na czy jesteście z życi z tymi, co są, czy wiecie, czy to jest takie po prostu, że tam. Dobra, to, to inaczej. Moja żona ostatnio rozmawiała z kolegą z pracy odnośnie rowerów. Mówi, no, no tak, no, no wiesz, no u nas cały garaż, nie, nie ma gdzie samochodów trzymać, bo, bo rowery stoją. A on mówi, no, no, ale to wiesz co, takie są uchwyty na ścianę. A on tak patrzę na niego z takim pobłażaniem, <grym> mówi, tak, <grym> nie ma już wolnych ścian, no nie? Więc jakby, e, ja rozumiem ten, e, rozumiem ten, rozumiem ten klimat. Sześć, ale co za rowery? Już opowiem, to był taki trochę żarcik, <noise> bo to są, to są rowery, e, które są w posiadaniu mojej rodziny najbliższej, czyli mojego męża, moi, moich dzieci. Łącznie jest ich sześć, ale ja osobiście mam dwa. Mam przepiękną białą szoskę i mam też e, MTB, po prostu. No tak, jak się mieszka w górach, to MTB tak. Tak, ale akurat y, w Tatrach dużo lepszym wyjściem mhm. jest szoska, bo tras MTB nie mamy za dużo. Po parku, Tatrzańskim Parku Narodowym, jak wiadomo, nie wolno jeździć, więc nie ma tutaj jakiegoś szerokiego wachlarza. Natomiast y, jest to szosowy raj, zdecydowanie. Tak, znaczy, ja powiem tak, szosowo jeszcze nie. I możecie się bardzo zdziwić, ale mieszkając w Krakowie szosowo nie byłem jeszcze nigdzie w okolicy, w okolicy Zakopanego, ale y, MTBowo, tak, e elektrycznie MTBowo i, i dostałem... To bardzo naturalny proces. Dostałem jako prezent na 40. urodziny świetną wycieczkę na EMTB z przewodnikiem i naprawdę było, było bardzo fajnie i to było takie moje doświadczenie... Jedno z pierwszych doświadczeń takiego elektrycznego MTB, i, i byłem w niebu wzięty i było bardzo przyjemnie. A gdzieś z ciekawości jeździłeś e, w naszych rewirach te 3 y, Nie wiem, bo, y, <laughs> bo to była wycieczka bo to prowadzona. Była wycieczka prowadzona. Wiem, że wyjechałem, wyjechaliśmy na Gubołówkę, a potem jechaliśmy gdzieś i potem raz na jakiś czas była restauracja, w której dostałem dobre ciastko i kawę, i jechałem dalej, i, i było super. No to super. Faktycznie na Gubołówce można trochę pojeździć. E... Wiem, że przejechaliśmy przez ale... Gubałówkę, żeby odjechać żeby od, tu, od, od tak. turystów i pojechaliśmy w taki, taki las i było świetne zjazdy i fajne podjazdy i było, potem zjeżdżaliśmy jakimś stokiem. Aha. Pewnie wszystkie te miejsca dobrze znasz. E, tak. I, i, I myślę, że nawet jesteś w stanie sobie wyobrazić, które to było, ale ja tak. nie jestem w stanie odtworzyć tych miejsc. Tak. Wiesz, jakby dla mnie było najfajniejsze było to, że ja mogłem sobie tego wszystkiego doświadczać nie martwiąc się, gdzie mam jechać. No Super, e, ale to, to fajne doświadczenie, natomiast jakby ja też mam taką świadomość, że mm, zakopane stoi mocno szosą, nie? Większość mm -hmm. moich znajomych jeździ na szosie. I po prostu jest niezliczona ilość fantastycznych tras. Natomiast y, takie zjazdy terenowe, no to, no to już strony Zawoi, Bielska, Szczyrku, nie? Tam, mhm. tam się jeździ od nas. Y, ale ja, głównie ja szosowo najbliżej to chyba Orawę. Tak bardzo ten, ten tutaj w stronę, to jest chyba Orawa, to jest w stronę e, Hyżnego? Tutaj mhm. tak? To tutaj ten, ten rejon o. tak najbliżej mi okay. było gdzieś, żeby sobie szosowo pojeździć. I To no, blisko jest... od Ciebie też, nie? Tak. no, no. Mhm. No dobra, ja, ja myślę, to idziemy ogóle, dalej z tymi rowerami. Tak, ja myślę, że w ogóle to jest tak, że chyba w naszym kraju i w naszym przedziale wiekowym to zawsze zaczynało się od MTB i, i dopiero ewolucja była... Albo od była, Pelikana, to wiesz, no, to zależy no, kto ile no, lat no, lat tak, <laughs> Mówiłeś o 40 urodzinach, dlatego o, rzeczywiście. Już, już było pe, Pelikan, tak, ale taka, taka jazda, gdzie już wiesz, mogłeś tak. sobie krzywdę zrobić, nie? Czyli tak. nastolatkowa. Oj, o to Wigry. Ale, to, sorry, to ja wiem, ja, ja ale... krzywda piesza na Wigry. Pierwsza Pelikan Rules. No tak, bo ja z, z bratem Magdy zjeździłem całe podhale, nie na pelikanach, ale właśnie pamiętam na takich przerabianych, dorabianych MTB na dole w domu w warsztacie. Tak bez, bez amortyzatora w ogóle jeszcze. Było, nie tak, uczyliście. było na, na, na hardtailach i, i bez przedniego amortyzatora to były takie czasy. E, I e, tak, od tego się pewnie wielu, wiele osób zaczynało. Tak, swoje ja, MTB. ja pamiętam, że jakby no moim marzeniem był taki rower, mój kolega kolega Miłosz w siódmej klasie podstawówki miał Skota czerwonego. Jak dziś pamiętam, czerwony. skot. oczywiście sztywne było tam w nim wszystko. Tak. I ja nie wiem, w jaki sposób ktoś zamienił um, manetki hamu hamulca z prawej w sensie, na lewo. Z prawej tak. na lewo. Ja byłem przyzwyczajony do standardowego gdzie przód, gdzie tył. Ja jak złapałem za prawą. <noise> Kurwa, rzeczywiście! A ładź, wszystko było. To był, to, to był lot, był epicki. To, to jest w ogóle ciekawe z tymi skotami, bo to, to jest takie chyba marzenie w tamtych czasach. Mm. Były był te amerykańskie rowery Scotta. Tak, ale wiesz, miałem potem Gary Fischera i to, było, to, to, to był cud. No, moje marzenie było takie, że moi rodzice wtedy mieli taką firmę reklamową, która wycinała z folii różne rzeczy. Mm -hmm. I ja pamiętam, że spędziłem bardzo dużo czasu, żeby sobie zaprojektować. Nalepkę Scotta, skopiować ją po prostu okay. w programie, potem wyciąć ją z folii i regularnie na całym rowerze okleić go Scotem. To oczywiście był, nie był Scott, był. ale był to, był to Scott dokładnie lat 90. więc... No dobrze. Jak te rowery... Jakby jak one się wam przykładają na życie? Bo, bo spotykamy się trochę o tym, żeby pogadać, że one się na to życie przełożyły w taki sposób... Trochę eventowy, trochę festiwalowy, bo, bo to jest nasz główny temat, ale jak one się Wam na życie przykładają, tak? Yy, relaksowo, pracowo, bo, wiecie, bo różne, różne aspekty yy, tych przełożeń są. No u mnie to jest takie, takie, wiecie, hobby, rozmawianie o rowerach, bo ktoś tam na przykład pytał, a ile tam tysięcy robisz yy, rowerem. Nie wiem, po pierwsze, <noise> że tak średnio to liczę, a po drugie, to jakie to ma znaczenie, nie? i jakby bo dla mnie ciekawe jest rozmawianie o tych rowerach no nie? i poznawanie ludzi którzy mają jakieś różne zajawki rowerowe jak się u was te rowery wiecie, przejawiają w życiu Myślę, że to zależy od e, bardzo, to jest bardzo indywidualne. E, I mhm. nie wiem, no, moja historia jest taka, że zaczynaliśmy właśnie z, w, w dzieciństwie na, na, na podhalu, oczywiście na podwórku, potem podhale, e, jeżdżenie po tych wszystkich wiesz, łąkach w dół. E, to był downhill wtedy, e, taki pierwszy. E, żartuję oczywiście. Na pelikanach, e, na pelikanach <laughs> tak, no, na tym co było. E, ale, ale teraz, bo to chyba jest ważniejsze, teraz to uważam, że to jest pewna też deklaracja taka, nawet czasami światopoglądowa. Szczególnie w miastach. Nie? Więc to, to z jednej strony można w mieście rzeczywiście poruszać się tylko i wyłącznie na rowerze, mhm. i to jest możliwe. I teraz e, o, o, odżywają, a właściwie może nie odżywają, ale zaczynają żyć w miastach rower cargo e, i, I coraz więcej tego naszego e, ludu miejskiego rozumie, że, że to jest rozsądna ścieżka rozwoju miast. E, tak jak Paryż, Berlin, czy, czy już nie wspominając nawet o Amsterdamie czy Kopenhadze. Więc to są. E, to dla mnie na przykład jest takim codziennym i ważnym elementem życia, i od ran ja zaczynam dzień rowerem i kończę go rowerem mhm. po prostu. Ja bardzo proszę. Kargo nie, dlatego że nie mam takich potrzeb zupełnie. Okay. Natomiast e, kus, skrzywi, skrzywione miny słyszę, e, słyszę, widzę często skrzywione miny, jak mówię, że w zeszłym roku kupiłem e, pierwszy rower elektryczny, wspomagany elektrycznie, właśnie miejski, a powodem jest to, że w tej chwili taki rower można kupić za kilka tysięcy złotych, mhm. a rezultat jest taki, że można jeździć nim przez cały rok bo na przykład w lipcu i w sierpniu no, bardzo trudno dojechać w polskich miastach rowerem, po prostu jesteś cały spocony. A rower wspomagany elektryczny, paradoksalnie, pozwala ci naprawdę w superkomforcie termicznym dojechać, nawet przy 30 stopniach. I, i na przykład dla mnie to, to było super ważne. No a okazało się, że w Zimie też się świetnie jeździ. No, tylko, że w Zimie to już od, od wielu lat jeździłem. Także ten, ten miejski aspekt na przykład dla mnie on jest w sumie najważniejszy w tej chwili, nie? On jest taki najbardziej obecny. Czyli ja mam wrażenie, że jestem podmiejskim frekiem, jeżdżąc na, pod krakowskiej wiosce elektrycznym rowerem cargo. Uwierzcie mi, i jakby to jest. No nie chcę powiedzieć, że cyrk przyjechał. Ale trochę taki, wiecie, jak. Ale je... słyszysz tą energię z samochodów, które. I właśnie to mówi. Właśnie tak. to, to trochę tak, ale właśnie rower Cargo przez to, że jest spory, sporych rozmiarów, on myślę, że. Kierowcy tak? są ostrożniejsi. Mhm. No, i wiedzą, że coś tam wiozę. Przeważnie to są dzieci, więc, więc też są po prostu ostrożniejsi. Ale wiecie, trochę to tak jest, jak jeździ ten taki van, z który lody sprzedaje. No, nie? Tam, nie wiem, jak jest taka. Tak, ta, 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 jest taka bardzo specyficzna Mówięczką. melodyjka. To, to mniej więcej tak ten rower wygląda, i chciał dwożyć dzieci do przedszkola, no nie, i tam. Rodzice wychodzą z tymi dziećmi, bo przychodzą i mówią, no, no, i tak widzę, że gdzieś się tak patrzą, czy mogą, no nie? Mówię, no to pewnie chodzi, jakby przewiozać. Jest takim przewozicielem tym dzieciom. No, na dzieci ostatnim dzieci trochę, nie? Bike Expo w, na, na stadionie narodowym, mhm. nie było bo chyba z czterech, czy znaczy były w ogóle, y, głównie rowery elektryczne zdominowały y, rzeczywiście w tym roku by, Bike Expo. Jeżeli mówimy o takim miejscu, gdzie zbiera się, zbierają się jakieś trendy i można coś obserwować, y, a drugi widoczny to były rzeczywiście rowery cargo, nie? I ich jest dużo. Jest, jest Urwis, jest też... E, Piko Puławski reprezentuje... Ten mój to pochodzi od Piko właśnie. No ale no jest tak, Urwis, tak, jest tak. chyba Stork. Jest tych rzeczy, jest mnóstwo. Jest bardzo dużo jest, jest też polskich dużo dużo... Manufaktur, które Bardzo zaczynają, nie? więc to jakby rewelacja. Bardzo fajnie, ale też powiem, powiem taką krótko, fajną historię. Nagrywaliśmy tutaj ostatnio podcast, pojechaliśmy na śniadanie do fajnej, do fajnej restauracji, zjedliśmy śniadanie, okazuje się, że szef kuchni, w ogóle zaczęliśmy rozmawiać gdzieś o tym, mówi, że ej, to spróbujmy zrobić taki trochę happening, żeby wziąć rower cargo, wyekwipować go, że tak ładnie, nie po polsku powiem, we wszystko, co jest potrzebne do gotowania, i ten człowiek, który jest szefem kuchni, by być ja będę Jechał tak? i zaprośmy ludzi, którzy są zajęci rowerowo, pojedziemy w jakieś fajne miejsce. I ja bym dla was gotował. I ja się sobie kurczę. To ja już piszę do producenta rowerów, tak. róbmy to. no tak. nie? I ja widzę w rowerach i ciągle czuję, i też w tym podcaście i przez że się spotykamy, nawet tutaj, czuję mega dużo pozytywnej energii, która też mnie napędza. No nie, że jakby. Z rowerem jest chyba tak, że to my napędzamy go własną energią, ale on nam strasznie dużo oddaje takich, takich pozytywnych emocji. Ja, ja mam takie wrażenie, takie mocne przekonanie, że to strasznie dużo tej energii takiej pozytywnej wraca do ludzi, którzy są gdzieś, gdzieś wokół tych kilku kółek tam zakręceni, nie? No tak, tylko że tak było zawsze. Mhm. A wydaje mi się, że dzisiaj ten trend jest coraz bardziej rozpowszechniony i wspomniałeś o tych rowerach cargo. To, co wydaje mi się bardzo ciekawe, że coraz więcej ludzi, którzy mają firmę, na przykład nasz znajomy, który też z nami jeździ na pętelce Łukasz, no to on zawsze przyjeżdża swoim rowerem cargo, ale firmowym, bo mhm. on akurat ma dystrybucję win, e, o, o olbrzymią firmę i... Rozwozi po Warszawie te wina po prostu w rowerach cargo, nie? E, I to, to jest ciekawe, że, że ludzie naprawdę implementują jakby te, te sensowne rozwiązania w swoim życiu. Już nie te związane z tak zwaną status game, nie? czyli jaki samochód mam, tylko z tym, jak dobrze żyć. I wydaje się, że wokół tego należy budować tę narrację. No to jest... Albo właściwie ta narracja się sama buduje wokół tego, bo po prostu rower to jest dobre życie. Tak. I. Ale jest trochę takiego fleksiarstwa, też. Come on, to jakby to wiesz, tak. jak mówimy ale, o szosach, no nie, wie, że to to temat, że powiem. to że tak. po prostu takie, takie, wiesz, ideowe cargo i ono tak, i takim tym trochę takim, wiesz, trochę takim hipsterem i coś tam, a tutaj, no kurczę, z drugiej strony wiesz, jedziesz na ustawkę, pod góra kawiarnia, tam jest same nowe modele wiszą i no, wiesz. Tam I sam, i, z i rowerze, tam się większość dzieje, rowerów nie? jest droższych niż samochody w tym. No, no tak, tak, no no tak dobra, ale, ale, ale jestem sobie... strasznie dużo pozytywnego. Ale oczywiście. To jest promocja fantastycznych rzeczy, nie? Ja akurat odnoszę to, to Twoje pytanie w ogóle do, do aktywności fizycznych różnych, no bo rower jest jedną z aktywności, którą się zajmuję z pasji po prostu. Mhm. E, I też w tej półeczce, czy w tej szufladce mam skitury, mam bieganie, mam biegówki, które kocham. W lecie mam bieganie i, i rower, nie? E, jakby jest, jest, jest to jeden z takich obszarów. Natomiast e, Zajmuję się tym też zawodowo i implementuję te różne aktywności do swojego życia zawodowego, i tym właśnie jest też dla mnie rower, nie? Trochę pasji, a trochę też gdzieś yy, jest moją pracą, powiedzmy. Mhm. Ja, 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 ja nie mogę się do tego w żaden sposób odnieść, bo ja strasznie dbam o to, i yy, jakby. Wyciągam drut kolczasty i wiążę wokół rowerów drutem kolczastym, żeby to nie stała się moja praca, bo jedno hobby już moje stało się moją pracą i przestało być hobby. No nie, więc teraz jakby staram się tak, tak to obwarować, żeby nie było, ale. Rozumiem. Wiesz, jakby, wiesz o co chodzi? Nie? że tak, tak trochę kultywuję tak. ten rower jako taki wiesz, nie. Nie, nie, no, nothing, nie zawodowy. Nothing box twój. Tak, tak, ale wiesz tak, co. Tak. Ym... Ja chyba tak nie mam, nie? W okay. takim sensie, że całe życie zajmowałam się gdzieś e, promocją górskich aktywności sportowych i też kultury górskiej, i dalej w tym odnajduję pasję, nie? Znaczy, tak jakby ważny element mojego życia zawodowego, bardzo ważny kilkanaście ostatnich lat poświęcam temu. I nie czuję, żeby moje uczucia do, do, do tych aktywności sportowych zbladły. Nie? Że, że czuję, że dalej mnie to po prostu wszystko bardzo jara i bardzo mi się chce. Nawet ostatnio, jak z moim mężem biegaliśmy, to on mnie tak pyta, czy ciebie to jeszcze w ogóle cieszy, że ty biegasz po tych górach? Ja mówię, no tak. On mówi, ale tak samo jak 10 lat temu, ja mówię, tak się zastanowiłam i mówię mu tak, tylko ja dzisiaj robię to dużo bardziej świadomie, w tym sensie, że mam taką głęboką świadomość. Um, jak mam moment dla siebie, ten sportowy, tak? Czy to mhm. jest rower, czy to jest bieganie, czy to jest skitura, mam taką świadomość, że to jest dla mnie. Moje i daje mi to oddech, daje mi to relaks, e, który ze mną zostaje, daje mi to dystans do różnych trudnych spraw e, życiowych, zawodowych i tak dalej. Strasznie dużo mi to daje i bardzo z tego czerpię dużo bardziej niż kiedyś, nie? bo mam tego świadomość takiego, tego momentu, który jest w całości właśnie mój. A tych momentów, jak wiemy, w życiu rodzinnym jest mało, nie po prostu. Mhm. Takich tylko swoich. Mhm. No zwłaszcza, że wiesz, jeżeli to jest jeszcze się przykłada na pracę zawodową mhm. i, i no to pewnie tak. No, ale wiesz, ale to jest znowu wiesz, to też jest takie wycięcie z tego życia, takiego kawałka, który jest, ach, to jest takie moje, no nie, takie, wiesz, ale nie ogóle, potrzebuję tego trochę. To jest tego w ogóle trochę, ciekawe, nie? co mówicie, dlatego że na przykład wydaje mi się, że to wszystko jest w zależności od tego, jak patrzysz na świat. nie? Mhm. Dla mnie aktywność samemu jest trudna. Ja okay. się, powiem szczerze, że dopiero po 40 roku życia uczę się tego, żeby samemu pójść w góry i samemu pojechać na rower. Dla mnie zawsze wartością było to, żeby... Być z innymi w tych górach. To pewnie to mój tato taką też przyjmował zawsze postawę w życiu, żeby zabierać ludzi i pokazywać im trochę więcej. No, w tamtym pokoleniu e, to była większa atrakcja, ale, e, ale w ogóle to, co Magda robi e, zawodowo bardziej, to, to o czym mówiła, to co ja robię e, jakby tak w czasie wolnym, to jest właśnie e, zabieranie ludzi. E, w tym sensie, hej, chodźmy razem, zróbmy coś razem, e, trochę się spodźmy. Tak? Mhm. Porozmawiajmy, pomyślmy, bądźmy razem. I to jest z jednej strony, wydaje mi się, budujące, no bo bardzo mamy mało takich tak naprawdę społecznych aktywności w Polsce. A dość prosto zachęcić ludzi do tego, żeby zrobili coś razem w górach, no bo to zawsze jest jakieś takie magiczne, nie? Ma, ma swoją moc. Więc, jakby z jednej strony zawodowo, tak jak mówisz, z drugiej strony można to obwarować i mieć taką pozycję, że to jest moje i to też jest totalnie okej. Okay. A z drugiej strony, też jest trzecia, tak, trzecie takie podejście, gdzie hej, chodźmy razem, zróbmy coś razem, e, bo z tego jeszcze fajniejsze rzeczy z reguły wychodzą. nie? Czyli budujmy społeczność wokół jakiejś idei. I to teraz to taka fajna podprowadzka do tego, co jest tak naprawdę głównym tematem, czyli ten. Tatra Fest, który robicie, tak? Jakby wiesz, bo tak, tak, ładnie, tak. No, ładnie wyprowadziłeś mnie, teraz to no dobra, teraz to jakby to jest ten moment, kiedy możemy to powiedzieć. To czy ten tatrafest to jest właśnie po to, co powiedziałeś teraz? Czy, czy to jest po to, czy to jest, czy to jest taka forma, która właśnie to ma zrealizować? Ja, ja myślę, że ta trafest jest bardzo wielowymiarowy, że to Magdy koncepcja, o której może Magda powie więcej, ale ten, ten wątek rowerowy w tej koncepcji, mm -hmm. e, myślę, że jest. Ale może powiedz po prostu, Magda, co to jest ta trafest, bo chyba się. No właśnie, bo tak już krążymy udało, tutaj, wiesz, wokół tak Twojej tak. pracy, tak mm -hmm. wiesz, wspomina, że to jest praca, że to i te rowery, że pasja, dobra, ale jakby to już, jakby. Wyłóżmy karty na stół. Okay. O co chodzi? Czy te wszystkie klocki, o których powiedzieliście, czy one razem złożone dają to wydarzenie? Tak. Tatra Fest jest wydarzeniem, które ma bardzo, bardzo, bardzo wiele wymiarów. E, można by nawet powiedzieć, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, mm -hmm. bo dotyka ono różnych aktywności fizycznych. Osią oczywiście są tatry. I. Skierowane jest zarówno do dzieci, jak i do osób dorosłych, zarówno do amatorów, jak i osób profesjonalnie uprawiających różne dyscypliny sportowe. Obszary, w których działamy, to jest kolarstwo od tego roku. Do tej pory były to biegi górskie, pozostają z nami w dalszym ciągu biegi. Jest też element wspinaczki sportowej i turystyki górskiej. I tak jak wspominałam, mamy. Biegi na przykład, i dla osób, które robią to po raz powiedzmy pierwszy, mm -hmm. mm, są amatorami, po prostu to lubią. Um Startują w naszych zawodach z powodu różnych motywacji. Może chcą kogoś poznać, może chcą zaistnieć w społeczności biegowej, może na przykład chcą sobie coś udowodnić też, tak? Może wyznaczają sobie jakieś cele sportowe, więc tych motywacji jest po prostu całe mnóstwo. Myślę, że o motywacjach osób, które biorą udział w naszej pętelce w koło teatry, pewnie więcej powie Kuba, bo to wydarzenie że nie akurat ma zupełnie inny charakter. To jest wydarzenie o doświadczeniu bliskości teatr, o doświadczeniu społeczności zgromadzonej wokół kolarstwa. I nie ma tam nuty rywalizacji zupełnie. To jest doświadczenie. To coś dla mnie. Dokładnie. A nie lubisz, nie lubisz wyścigów? Wiesz co? Mm, nie. To, właśnie to z, szufla. Właśnie zrezygnowałem z jednego pod wpływem różnych odcinków o ultramaratonach zapisałem się na, mm. na taki wyścig rowerowy, który nie jest jeszcze nie jest jeszcze ultra i właśnie napisałem organizatorom, że że nie, bo źle się Czułem w ogóle z ideał tego, że będę musiał współzawodniczyć rywalizować, tak. i rywalizować. Wiecie, jakby w moim życiu takim zawodowym... Z tyle stresu, tyle rywalizacji, i, tak, i, i, tak, i tyle jest, pędu, nie? Jest, jest tak wajcha przełożone przy, na to, że jakieś tam wyniki, wskaźniki, i, i, a ile to będzie i tak dalej. Więc jak ja sobie pomyślałem, że ten wyścig się zbliżał, że przetrenowałem solidnie całą zimę. Naprawdę, jakby po to, żeby... właśnie... I, zdałem wynik. Sobie, tak. I właśnie zdałem sobie sprawę, że po to, żeby mi się jeździło fajniej, wygodniej, przyjemniej. I to już było dla mnie. Wiecie, jak siadłem z trenażera i pojechałem swoją taką jedną, drugą pętelkę w okolicy Krakowa, mhm. i jak ja zobaczyłem, że mi jest tak przyjemnie i fajnie się jedzie, że ja, to już było dla mnie taka nagroda, że dobra, ja już, ja, już, ja już wiem, że nie chcę się z nikim ścigać. Nie? No. I to, to było dla mnie to było takie, wiesz, jakby mo, mocne mhm. przekonanie, że ja się nie chcę ścigać. My to rozumiemy jako organizatorzy mm -hmm. Tatra dlatego właśnie jesteśmy otwarci na, na różne perspektywy, tak? Ale dlatego mówisz, mówiłam my o tym, rozumiemy. że... bo w w w mamy, mamy wyścigi, więc... No mamy, znaczy, ale mamy, mamy, mamy. Masz, ale masz masz wyścigi, ale mamy też I... wydarzenia, które są o doświadczeniu Aha. TART. Na przykład mamy różne wycieczki hikingowe, przyrodnicze, ekologiczne, mamy bushcraft, mamy segment cały poświęcony dzieciom i też segment charytatywny. To, to, bo Magda y, zawsze mówi o tym tak, że Tatrafest, znaczy dla mnie na przykład Tatrafest po prostu pomieszcza wszystko. Czyli mhm. e, jest Albo stara się pomieścić st stary... wszystko. Ja, bądźmy, bądźmy ambitni. Dobra. E, pomieszcza pomieszcza wszystko, czyli no nie wiem, Magda na przykład od 20 lat organizuje różnego rodzaju e, właśnie wydarzenia, od kulturalnych przez sportowe e, po prostu w Zakopanem, tak, czyli w okolicy e, w najbliższej okolicy Tatr. E, i, I w zeszłym roku doszliśmy do wniosku, bo ja, i, i te wydarzenia zarówno są właśnie dla dzieci, dla rodzin, ale są też wokół biegów, nie? biegów mm -hmm. górskich, które ewidentnie są takie dla harpaganów. Czyli stajesz na mecie, no i stajesz na mecie, stajesz na starcie no i próbujesz dotrzeć do tej mety w, w miarę rozsądnym e, czasie. E, a, ale też stwierdziliśmy, że dobrym uzupełnieniem tego będzie e, ta idea takiego właśnie romantycznego kolarstwa. No dobra. Czyli tego, o co, tego, co, co, czym jest pętelka trzęska. Ale tak wy naprawdę. się znacie, ty organizujesz pętelkę, ty robisz event i promujesz zakopane, i teraz, i teraz co? I nagle mówisz, dobra, to dawaj to kolarstwo do Tatra Festu? Dokładnie, tak. Dokładnie, Dokładnie tak było. Czy zaczęło się w ogóle dużo wcześniej, bo zaczęło się od tego, że tam w 2013 roku Magda zadzwoniła e, do mnie e, i mówi: Słuchaj, jest taki w ogóle super event, nie? Okej. Okay. No maksa. I 2,5 tysiąca złotych i jedziemy. Rowerami na Everest. A mówię, dobra, dobra. To, to, to poczekaj chwilę. Rozłączyłem się. Nie wiem, za 15 minut wyniósł mówię, okej, okay, to gdzie mam płacić pieniądze? Nie? I to, 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 to nie było mało pieniędzy, ale mhm. komunikat był taki, że to był bilet i w ogóle wszystko pokryte, bo są jacyś sponsorzy mityczni i tak dalej. I to było niesamowite, nie, bo jakby, ever, do, no, ja zawsze marzyłem o Eweryście, hmm. bo, bo, bo no to jest o Eweryście to, to, no to, tak, tak, to ale wiesz. mówię górsko bardziej, bo okay. ja, człowiekiem gór też jestem. I no, żeby skrócić tę historię, to generalnie w efekcie tego zaczęliśmy trenować, jeździć dookoła Tatr. To bardzo piękna idea, to taki bardzo szalony człowiek, to wymyślił taką ideę. I on myślę, że bardzo dużo zrobił bardzo dobrego dla, dla rowerów i dla szaleńców takich, takich jak my. Tam są też inne historie związane, to człowiek z Krakowa. Mhm. Ale... To chyba ten sam człowiek, od którego zaczął się podcast rowerowy, jeżeli mówimy o Jacku. <śmiech> <śmiech> Naprawdę? Tak. No więc więc no więc Jacek Podcast rowerowy zaczął się od tak, Jacek. Tak. Jacek nie darzy pewnie mnie jakąś wielką sympatią, ale ja myślę, że, że, należy, <laughs> że należy oddać to, że ten świat byłby koszmarem, gdyby nie tacy ludzie mhm. jak Jacek. Więc, więc tak, tak to się zaczęło i to była inspiracja, i jakby na tych ustawkach, które były 10 lat temu, ja przejechałem swoje pierwsze 100 kilometrów. Oczywiście to były wszystko wtedy MTB. Mówię o tym, Dlatego, że to naprawdę ta pentelka tatrzańska, to, to nie jest jakiś olbrzymi wysiłek. Tak? Chciałbym, żeby to była impreza. Znaczy, to jest od 10 lat. Impreza. Ja często piszę o tym w ten sposób, że każdy mówi, czy ja dam radę. Nie? Mhm. Ja, ja sam tam ze dwa albo trzy razy stawałem na podjazdach. Za pierwszym razem. Oczywiście, za pierwszym razem my to jeździliśmy w jeden dzień i przy limicie czasowym takie to było troszeczkę intensywne, i to mi na przykład nie pasowało. Nie? I jak już się tam wszystkie te nasze sprawy przewaliły, to, to zebraliśmy się, żeby uczcić to, że już jest koniec tych, 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 tych wszystkich wydarzeń, które nie dla wszystkich stron były jakieś super miłe. I zebraliśmy się po prostu w kilka osób, żeby pojechać. sobie pojechaliśmy w, w miłym gronie, i od tego się to zaczęło. Od tego, żeby po prostu pojechać, spędzić cały dzień, a teraz już dwa dni na rowerze, mhm. rozmawiać, być ze sobą, wieczorem na spokojnie, bez presji jakiejś czasowej, dojechać ze śpicy i następnego dnia rano też zrobić coś fajnego i wykończyć ten dzień naprawdę miłym, serdecznym byciem za sobą. więc to, o, tym jest, o tym jest ta cała historia. I ona trwa 10 lat, i przez te 10 lat myślę, że już no, teraz grupa ma ponad 100 osób, i to są ludzie z absolutnie wszystkich stron Polski, z absolutnie wszystkich zawodowych czeluści, które można sobie wyobrazić. Bardzo pamiętam, jeden z moich bliskich kolegów, Rozmawialiśmy, miałem taki okres, gdzie startupami się trochę więcej zajmowałem e, parę lat temu i mówię, mam taki super pomysł, mam kolejną, chcę, chcę rzucić korporację i wejść do, do świata startupowego. <laughs> widzę, że, widzę, że, widzę, że wszystkim się odzywają Oho. różnego rodzaju traumy. E, i, I opowiem ci. I mówię, no to, to czekaj, no mam chwilę. Nie, nie, nie teraz. Opowiem ci na pętelce, Nie, jak będziemy jechać. Bo jedziesz, twoja głowa zupełnie inaczej myśli, twoje serce zupełnie inaczej pracuje, zupełnie inaczej widzisz świat, moim zdaniem, e, w, w tych okolicznościach, cytując klasyka przyrody. Nie? Tak. Um, a wiesz co, w ogóle, jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, to Oczywiście może to pyknąć na raz, no nie? Tę pentelkę to jest 200 coś, nie? 220, 220 km. Nie? tak. A ja tak sobie myślę, tak nie, jak właśnie wiesz, to jest takie moje myślenie, nie, to ja już wezmę ten śpiwór, Dokładnie, no nie? coś tak. takie. A może, dobrze, to już wezmę śpiwór, jak w lato, to wezmę śpiwór i hamak, no nie? My pierwszy raz jeździliśmy Pięknie. tę pentelkę 220 na, na MTB, dwójpółcalowe mhm. opony, tak? Mhm. I zwykły rowery MTB i robiliśmy to w rozsądnym limicie czasu. Ale rzeczywiście był to stres. Znaczy, stres taki związany jest... z przyjechami. Z checheszkami był no, ten stres, no, pamiętam. Te był, Tak, było, było, było wesoło też. I właśnie chodziło o to, że hej, a co gdyby po prostu sobie pojechać 6 godzin i spokojnie w Mikulaszu tak. przespać się mhm. i wrócić na totalnym ludzie do zakopanego, nie? I mieć jeszcze w tym zakopanym potem pół dnia. Mhm. Nie wiem, na termy, jedne termy, drugie termy. Super. I, I jakby stąd się w ogóle narodziła idea. I ja pilnuję tych dwóch dni, bo oczywiście ktoś, kto był raz na pętelce i przejechał ją, potem drugi raz był, mówi, nie, nie, no to muszę jakoś zrobić coś, coś nowego, coś okay. gdzieś, gdzieś do, trochę docisnąć. I rzeczywiście, no, mój wujek na przykład teraz właśnie jechaliśmy do Krakowa w samochodzie, mówi, dobra, to ja przyjadę, no i ja sobie wystartuję o szóstej, pojadę w jedną stronę, a potem w drugą stronę. Nie? Mhm. Więc jakby wariacje tego, tego też jest bardzo pojemne pojemna jest ta pętelka. Można sobie zrobić wiesz w jedną i w drugą Czy stronę tam 24 godziny, nie? Jakby ja w ogóle mm, uwielbiam um te rejony to sztyrpskie Pleso. sztyrpskie Pleso, hmm. tak. Ja u, nie wiem dlaczego, tam jest coś w tym miejscu takiego, co mnie tak magnetycznie przyciąga. I, i, ta, i ta kolejka, i te stare te stare takie uzdrowiska. I, nie wiem dlaczego mnie jakoś to miejsce tak strasznie przyciąga, tylko że ja znowu tak czasami robiłem z taką wycieczkę trochę taką masochistyczną, żeby właśnie nie, nie, nie trawersować, tylko tak, a to zjedźmy tam całkiem na dół i potem wróćmy sobie tak, tymi tak, serpentynami. Tak. I to było takie, no czasami, czasami takie można się tam wyeksploatować, no nie? Bo jak ktoś chce, właśnie to jest fajne. Ta, ta ona, ona jest elastyczna tak i tę pentelkę można zrobić, wiesz, w dzień jeden, ale można z nią zrobić w tydzień. Bo jest tyle wariantów podjazdu. W tydzień z jazdów... myślę, że mogłaby być męcząca no, dla no, wielu no, osób. Ale cztery dni, jest stanie, na przykład, tak. czy pięć dni to są takie klasyki. Wiesz, jeszcze są wariacje, oczywiście związane z Weloczorsztyn, e, prawda? Bo mm -hmm. można sobie też zahaczyć e, o, o tamte rejony. Więc tak, to, i to jest piękne i to jest jakby dla każdego. Myślę, że każdy sobie tam znajduje miejsce od, od wielu, wielu lat i tych imprez też jest trochę. E, natomiast ta konkretna, czyli pentelka tatrzańska, tak sobie. Ta, ta nazwa pentelka ona jest trochę ironiczna, bo to nie jest pentelka, to jest, to jest jednak 220 km dookoła mm -hmm. e, naszych najpiękniejszych gór, więc, e, więc dlatego to tak trochę ironicznie nazwaliśmy sobie. E, natomiast to, co wydaje mi się, że jest ważne, to właśnie to, żeby każdy mógł spróbować. Bo wiele osób, które na przykład były na pentelce, potem zaczęły jeździć sobie ultra wyścigi. Dlatego, że złapały tego wajba więcej niż jeden dzień na rowerze, dwa dni z fajnym odpoczynkiem. Mm -hmm. No i ja, wiesz, co trochę ten, ten vibe na przykład u mnie, się, u mnie się ostatnio przejawił w tym, że córka do mnie mówi, Tato, a jak mamy te, te hamaki i mamy te śpiwory, i, i wiesz, co ja taki album oglądałem Rainfusa ostatnio, tam <laughs> tak. u nas leży o Łemkach i bojkach, to może byśmy pojechali tamtędy. W, Dokładnie a o to się chodzi. W tym nie? momencie jakby zaświeciły wszystkie lampki, Wiecie co? I to jest, mm, to jest fajne, że zrobienia rzeczy, robieniem rzeczy, możemy łatwo zarazić ludzi do robienia rzeczy. Czasami nie tylko opowiadaniem. No fajnie, opowiadaniem jasne, no nie? Ale idź, spróbuj. I sprawdzić, tak. sprawdź. Tak? Ale, ale też w wieś... takim dobrym środowisku, to znaczy, wiesz, my zawsze mamy support karnia, mhm. w takim Czyli bezpiecznym też, tak, nie? tak, tak. Czyli y, wszystko jedno, co się stanie, zawsze możesz wsiąść, możesz sobie podjechać. Mhm. Y, powiem szczerze, przez ostatnie 10 lat chyba y, jedna osoba y, w, jednej, w jednym przypadku się to zdarzyło i to też zupełnie nie, nie z powodu zmęczenia, tylko jakieś tam inne, inne powody. Ale ja rozumiem tę dyskusję. Ale wiesz, potrzeba tę, tę bezpieczeństwa. bezpieczeństwa tak, tak, potrzeba tego, że wiesz, jedziesz pierwszy raz taki, taki dystans i chcesz mieć pewność, no wiesz naj, najmocnym takim driverem w życiu jest jednak wstyd nie a co się stanie jak nie dam rady mm -hmm. i chodzi o to żeby naprawdę zupełnie to odpuścić i na przykład to co mnie najbardziej porusza że od kilku lat jeżdżą jeździ coraz więcej z nami nie tylko dziewczyn co jest jakby naturalne i normalne, bo jest wiele dziewczyn, które po prostu deklasują e, no gości o kilka, no kilka no długości. No I między innymi przykładem jest właśnie Kamila, czy Rdzanie śpi, mhm. e, pewnie dobrze znana, która, której z nami tutaj nie ma, ale, ale jest zawsze z nami sercem, bo, bo, bo jest też uczestniką Pendelki. Teraz zrobiliśmy z nią kilka innych projektów rowerowych. Kilka, bo mówię, że ze trzy. E, ale. Ale pary jeżdżą, nie? Mamy z dwa, trzy małżeństwa, które, e, które z nami jeździły. Czy, czy nie małżeństwa, tylko też zwykłe pary? Znaczy zwykłe. Małżeństwa zwykłe. Tak, pary. tak. To jest, <grym> wy, wybaczcie te lapsusy, ale. I to jest poruszające, że, że ludzie naprawdę chcą razem spędzić ten czas, trochę bardziej się zmęczyć, nie? Mhm. Więc e, to jest absolutnie dla wszystkich i tak jak mówię, każdy znajdzie tam swoją przestrzeń. To nie jest wyścig i na tym mi bardzo zależy, żebyśmy e, nie traktowali tego jako wyścig, tylko jako po prostu przygodę. To się kiedyś nazywał rajd rowerowy. Myślę, że, że, że dzisiaj też ta nazwa jest trochę, ona trąci myszką, ale. No, e... wiesz co, ja chyba lubię takie retro. Ale nazwę. tak, Spami ale. Się, to chyba gdzieś mi się to tak mówi. podoba. Tak ale wie, że... To bardzo jasno określa. Ja też często o tak mówię, nie? Właśnie, że, że to jest wydarzenie o charakterze rajdu rowerowego. Tak. Wiecie co, jak tak słucham e, tego, co mówi Kuba o Penti, teraz też z takiego dystansu, prawda? Mm -hmm. No chociaż robimy to razem, e, ale słucham e, sobie o tych detalach, różnych o wartościach, które to za sobą niesie, to strasznie mnie to cieszy, że takie nowe oblicze w ogóle doświadczania. Teatr czy tych aktywności sportowej wydarzy się na Tatra bo do tej pory Tatra był o rywalizacji, nie? Robiliśmy mhm. po prostu wydarzenie, zawody sportowe, biegowe, więc strasznie mnie cieszy ta, ta dużo szersza perspektywa. Bo może w ogóle właśnie dlaczego, dlaczego do, dokładamy to, nie? Aha. Ale właśnie, z, z, zanim pójdziemy w tym tylko, nie macie takiego wrażenia, że w ogóle wydarzenia, takie wydarzenia sportowe, które były kiedyś takie bardzo hardkorowo sportowe, trochę się tak, tak, tak się to jest moje wrażenie, że czasami się tak trochę polaryzują, że mają taki aspekt bardzo sportowy i taki hardkorowy dystans i tak dalej, a jednocześnie wokół tego dzieje się jakaś impreza. Chodzi ci o to, że cywilizujemy się. Tak? Yy, wiesz co? Chodzi o że się otwieramy? Trochę tak, a trochę, na, że. Na zwykłych, normalnych, tak, fajnych tak, ludzi. Tak. No tak. To jest właśnie kymczenie. Tak, coś, że, co wiesz, nam się że robi się to, Pojawiają się takie poziomy. Nie wiem, ja tutaj z, z kolegami, który jedzie w tej chwili, jak nagrywamy, to jedzie Ultra Lyconic, no tak. nie? Mhm. I, I pojawiają się dystanse 650, tak, ale pojawia się też taki dystans 200 km. No nie? I myślisz sobie. To dalej dużo. Okej, okay, ale wiesz, versus 650, Wiem. no to, to 200 jest dalej po pogórzu, po pogórzu 200 to, to jest dużo, no ale, ale 650 to jest jakiś już hardcore. Dla, dla mnie, wiesz, jak mentalnie nieosiągalna no, no rzecz. Wiesz, nie? jest, no, wiesz co, to jest w ogóle ciekawe, bo jest też Wisła 1200 mhm. na przykład, nie? I, i, jest... I mniej bym się bał Wisły 1200 niż 650, niż 650, tak? 650 po pogórzach. Okay. No mhm. ja, ja zrobiłem Wisłę 1200 z kolegą, e, potem w kolejnym gdzieś tam etapie zrobiliśmy taki trochę Bardziej hep, nie happeningowy, źle to, źle to może ująłem, ale stwierdziliśmy, że wystartujemy w Race around Poland, okay. czyli 3600, mhm. 600, ale właśnie w, w sztafecie. I te dystanse, one w zależności od tego, jak do tego podejdziesz, są albo przyjemne, albo trochę mniej przyjemne, moim zdaniem. Mniej, i, I my za każdym razem startując w takich. Rywalizacyjnych e, imprezach traktowaliśmy to absolutnie jako kolarstwo romantyczne. Nie? Czyli po prostu, żeby mieć z tego radość i to jest dla nas priorytetem. E, no, takich wyścigów, gdzie można po prostu się ścigać, jest no, od groma. Mhm. By w każdym, nie wiem, myślę, że teraz w każdym tygodniu e, w sezonie jest wyścig gravelowy czy wyścig szosowy, e, a, a mi się wydaje, że naprawdę e, bardziej potrzeba nam. E, serdeczności, bar, znaczy ja nie chcę polaryzować tego, tylko mówię o tym, co, co, co z nas wypływa, co ze mnie wypływa, jeżeli chodzi o to, żeby zbierać ludzi wokół jakie idei. Nie? Wiesz co, to jest trochę tak, jak, jak masz... Ja myślę sobie, to jest trochę tak, jak masz restaurację. No nie? Chcesz mieć fine dine i masz fine dine mhm. i, tak. i wiesz, i gwiazdki myślę i, i, i doświadczasz sobie, akurat masz ochotę doświadczyć sobie takiego takiego super doświadczenia mm, tak. i wiesz, wyselekcjonowanych listeczków mięty yy, na twoim talerzu i super, bo możesz mieć taki dzień, że chcesz to zrobić, a drugiego dnia masz ochotę pójść na kiełbasę z nyski pod halę targową i zjeść tak, sobie tak. fajną kiełbasę z nyski, bo akurat cię to po imprezie yy, cieszy, cię taki kiełbaska tak. z nyski i, i ci to tak. pasuje bardzo, no nie? więc ja myślę, że to jest super, że to robicie. Tak? Super, że to, się, że, to się, że to się dzieje, ale Wyczuwam gdzieś w was taką miłość do tych Tatr, tak gdzieś z tego, co mówicie, tak gdzieś, no. gdzieś mi tam to tak trochę rezonuje pod spodem, no nie, bo, bo, bo tyle jest tras, tyle jest gór, z tego pętelka tatrzańska, dlaczego ta Fest, gdzieś mi to tam, powiedzcie mi trochę o tym, bo tak czuję, że gdzieś to się tam czai, ten jakieś taki, te jakieś takie pozytywne emocje względem, względem tych gór. Ja nie wiem, czy o tym mówiłam. E, wydawało mi się, że powiedziałam, że osią e, Te to są Tatry, nie? Że, tak, że, powiedziałaś że, to, no. Że, tak i to jest takie po prostu naturalne. Ja mieszkam od zawsze w Zakopanem z jakąś małą przerwą dziesięcioletnią na Kraków. Natomiast e, kocham Tatry i kocham dzielić się pasją z ludźmi, robiąc te, te różne rzeczy, tak? Nie opowiadając o nich, tylko robiąc. Lubię biegać z ludźmi, lubię pójść sobie na szoskę z ludźmi, lubię mm -hmm. pójść na skitury z ludźmi i tak dalej. Tam I... jest co robić, nie? Tak, tam jest, jest co robić, nie? Więc yy, mnie to strasznie cieszy. I cieszę się, jak widzę, że ludzie się tym zarażają. Bardzo się cieszę, jak przyjeżdżają do mnie różne osoby z Polski i razem możemy coś zrobić i mogę zarazić ich, pokazać im fragment tego piękna, które mam tuż przed oknem, e, pójść do lasu, przebiec się, nie wiem, na przysło, miętusi i, i dać im fragment e, czegoś najpiękniejszego, co, co mam w życiu, czegoś, czym mogę się podzielić, tak? E, bardzo sobie to cenię, że że mogę się tym dzielić i że mam to w zasięgu ręki, i, i to do mnie woła po prostu. Ta potrzeba taka dzielenia się tymi dobrymi momentami, mm -hmm. czy, czy takimi najpiękniejszymi, bo to jest treścią, mm, treścią mojego życia po prostu. To ja myślę, że to bardzo dużo zależy właśnie od e, miejsca i zdarzeń. Nie? Magda się urodziła w Zakopanem. Jakoś tak los z, zrządził, że ja od e, drugiego miesiąca życia w Zakopanem bywam e, i, i, i po prostu to jest moje miejsce mocy. Nie? Urodziłem się we Wrocławiu mhm. e, i stamtąd pochodzę. To jest dla mnie bardzo ważne miejsce. Od 20 lat mieszkam e, w Warszawie. Natomiast e, no, takim miejscem, skąd czerpię energię dla jednych jest... Jedno miejsce no, dla mnie i myślę, że dla Magdy też to są Tatry. A tak z mniej osobistej perspektywy, to w ogóle Zakopane i, i Tatry, jak spojrzysz na to troszeczkę z dystansu, to, to jest naprawdę, no, wydaje mi się, że to jest jeden z niewielu, no, z bardzo wielu, ale to jest taki klejnot w koronie, jeżeli chodzi o, pols o polskie miejsca. Tak. jest ewidentnie unikalny. Jakby Sopot też na przykład jest do, ale da się w inne miejsca pojechać, nie? Ale miejsca, miejsce takie jak Tatry, miejsce takie jak, jak Zakopane jest bardzo unikalne i ja mam wrażenie, że ono w ostatnich latach y, przeżywa taką bardzo dużą dewaluację. To znaczy... Chyba, z... chyba no właśnie o, o to chciałem trochę tak. zapytać zaraz, ale no... no, I, to no. Jest, I to jest taki bardzo ważny wątek i to jest bardzo ważny wątek dla mnie y, i myślę, że dla Magdy też, bo, bo życie zawodowe i, i swoje życie też poświęciło temu, żeby to zmieniać. Po prostu no, 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 tak jest. Jak z kimkolwiek w ostatnich latach rozmawiam, to, to wzdrygają się wręcz na pomysł pojechania do zakopanego. Mhm. Właśnie, w tatry by... w tatry tak. No, mam z tyłu głowy tę myśl. D a tak, chcecie to sobie zapłacić, będzie złoty, i po to nie ma sprawy. Dokładnie. I, I pytanie, no. dlaczego tak się, tak się wydarzyło? Dlaczego do tego dopuściliśmy? Mhm. Odpowiedzi są oczywiste. tak Typu Sylwester Marzeń i, i innego rodzaju. Um, ja bym powiedział, żeby to uprzejmie zabrzmiało, drogi na skróty, tak? Mhm. Wiesz, co myślę, że była taka z mojej perspektywy mieszkania w Krakowie. I cały czas to mam, więc może akurat ta nasza rozmowa to, to odczaruje. Nie jest dla mnie naturalnym myśleniem jechanie z Krakowa do Zakopanego. W, w ogóle, jakby. Nas, by, jak, jak wygląda od już od kilku lat, jak, jak już dzieciaki. No, od dwóch lat to tak regularnie. Na każdy weekend jedziemy gdzieś w góry. Tak jak regularnie. Każda okay. sobota. Deszcz, nie deszcz. Tam. Teatry też? No właśnie, nie. O kurczę. No właśnie, nie. Dlaczego? No właśnie, to ciebie, bo, bo, bo to jest fajne. To mi z to mi tyłu głowy siedzi, tym po tym, co powiedziałeś, to już tym bardziej wychodzi na, na wiesz, że szukamy takich miejsc, gdzie tak naprawdę nie ma ludzi. No nie? Okay. Bo wiesz, bo my chcemy, żeby dzieci miały trochę takiej swobody, żeby, żeby mogły się wyszaleć i, i, i pobiegać po tym lesie. I, I właśnie jeździmy w Gorce, no bo blisko, tak? tak. Jeździmy w Beskid wyspowy, bo też blisko. Ale tak naprawdę nie jeździmy w tatry z nimi. No nie? I tak wiesz, jakby to, to nie tak, że. Dla, dlaczego się tak wydarzyło? Myślę, że w kilku wypadkach mnie liczba turystów w zakopanym. E, przeraziła. W nie, ale sensie... to, to w ogóle nie ma dyskusji. To jest to, to przytłaczające, to... oszałamiające. Rozumiem. I, I, tak, wiesz, jakby, i, ja staram się, jakby pojadę szybciej. I tego nie do... zmienimy. Ta, i, 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 jasne, a, wręcz, a wręcz fajnie byłoby, żeby było ich więcej. Może to oczywiście ma mhm. swoją pojemność zakopanej. Wiesz, o tryb... mówię? Że... Wydaje, że ta pojemność jest przekroczona. Jest. Tylko wiesz, o czym mówię, że nawet na tej wycieczce, o której mówiłem, tymi e-bajkami, mhm. wyjechaliśmy z centrum zakopanego, a ja jedziesz przez miasto, to jedziesz przez miasto. No, to jakby nie ma dyskusji. W momencie, kiedy minęliśmy stragany na Gubałówce, to ci ludzie zniknęli. Tak. I teraz, I teraz dlatego myślę, że jak robicie wydarzenie, które kładzie nacisk na sport, aktywność, wyjechanie, wybieganie, wyjechanie, wyjście poza, wiecie, ten, ten komercyjny, ten komercyjny aspekt tego miejsca, bo on jest, będzie i myślę, że ludzie też dlatego przyjeżdżają tam, bo, bo mają ochotę z tego komercyjnego tak. aspektu skorzystać. Kropka. Jednak dobrze się w tym czują. Tak. Czują się gdzieś bezpiecznie, tak, jak tak, ci tak, ludzie tak. są obok. To, to też do mnie dociera jako do mieszkanki. Może nie zakopanego, bo akurat mieszkam w Kościelsku, co sobie bardzo cenię, bo Kościelsko mm. ma zupełnie inny charakter. Tak. Ale ja mam takie wrażenie, że ludzie tego potrzebują. Ci ludzie, którzy są w tym tłumie. Mm -hmm. To jest okej. Okay. A, ale nie myślicie, tak, że to jest o, o zarządzeniu tym, jak to powinno wyglądać. Znaczy dlatego, to, że, że... o zarządzeniu wizerunkiem miasta. Tak, ale Eli, bo powiedziałeś, że jest duża, że jest przekroczona czy tam ta, ta ilość no, tak. ludzi. Ja się zgodzę, ale ona jest przekroczona w określonych momentach, ale jeżeli przyjedziecie mhm. w marcu. Ta, który moim zdaniem nie. jest jednym z najpiękniejszych w ogóle miesięcy. Marzec i kwiecień, to, to są takie miesiące. Ma, marzec, nie ma ludzi, nie? Tak. Więc, ale to są ale, tylko te ale miesiące. Ale rolą Kuba. moim zdaniem, no nie tylko, bo jest jeszcze październik na przykład, nie? w listopadzie też jest. W październiku potrafią być tak? największe tłumy w teatrach. W okay. październiku, we wrześniu. No, mhm. Piękne weekendy. Ja mam takie doświadczenie po prostu, że, że, że znaczy przekonanie, ono nie jest poparte jakimiś badaniami, mhm. ale to jest też taki e, apel o to, że, że z tych tat po prostu naprawdę można fajnie korzystać i jest wiele, wiele terminów w których tych ludzi po prostu jest mniej i można spotkać po prostu puste szlaki. Są też przykład, miejsca. Nie? I są też o, miejsca. Właśnie, i o to, mhm. o to chodzi, że właśnie, wiesz, jakby myślę, że bardzo, to bardzo, bardzo mocno... To nie jest Morskie Oko mocno, na przykład, nie? Czy Kościeliska. Są, bardzo mhm. mocno są miejsca, do których fajnie pójść mhm. i, 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 i troszkę trzeba ich poszukać. Tak troszkę, no tak. nie? Troszkę podrapać po powierzchni, tego no, wiesz. Park że... w tym zakresie też robi mnóstwo roboty, nie? Mhm. takiej edukacyjnej, informacyjnej, i myślę, Podcast że to jest prostu... świetne. Tak, tak, tak. Także jest, du jest, dużo do, jest dużo do zrobienia, ale chodzi o to, żebyśmy nie deprecjonowali moim zdaniem zakopanego, a właściwie, żeby samo zakopane poprzez to, w jaki jest zarządzany sposób i to, w jaki sposób ci ludzie, którzy władają zakopanym, po prostu robili to rozsądniej niż. Na przykład tego typu eventy jak Sylwester Marley? To się, marze, to się chyba trochę dzieje wszędzie. Bo wiesz, na przykład ja mam takie miejsce mocy w Bieszczadach. Mhm. i na przykład dla mnie ustrzyki dolne, gdzie jak, jako dzieciak <noise> tak. się wychowywałem, mieszkałem tam, jakby całe wakacje tam spędzałem. No nie wiem, więc jakby tak sentymentalnie takie miejsce mocy są właśnie na przykład ustrzyki dolne. Tak. Dla mnie nie górne, tylko właśnie dolne. Skodalne. I teraz zobaczcie sobie, że. Ja znam tam mnóstwo takich fajnych tras rowerowych, mnóstwo miejsc i znaczy nie zapraszam tam, bo ja jestem taki, że nie zapraszam tam, no nie, jakby to są, ja ciągle mam tak, że, że wiecie, jakby nie, nie chcę, żeby tam było za dużo ludzi i, i, i robimy pętle takie po 50-70 kilometrów i nie minę nik nikogo. Nie chce w sensie się nikogo na rowerze. No i to jest pytanie, czy to jest... Niespodziewane. Wiesz, no... Tak, a z drugiej strony pójdziesz na Tarnicę i na, na Połoninę i, I idziesz nas, czekać, Idziesz tak, w pielgrzymce. W, tak, tak, po prostu, no nie? I na przykład ja, te, ja, ja od tych pielgrzymek uciekam, ale to jest, to, to jest też moja głowa, tak? Że jakby ja też uciekam od pewnego rodzaju, nie wiem, od pewnego tłumu, tak? Jak, jak pojadę nad morze, to no nie wiem, wolę nie jechać nad morze. To, to, to akurat jestem w stanie zrozumieć. Ja tak, no, no, no ale... Ale powiem wam, że nawet na przykład, moim, jeżeli już miałbym wybrać, to na przykład jednym, wbrew pozorom, jednym z moich ulubionych miejsc nad morzem jest na przykład ustka. Pomimo tego, że ona w sezonie jest przeładowana, to poza sezonem, czy nawet już we wrześniu, jest cudownym miejscem, można sobie znaleźć tam mieszkać, sobie kawałek za ustką. Jest, jest cudownym miejscem z fajnym piaskiem, i w ogóle jest, jest, jest fajnie. No nie, więc jakby to jest kwestia poszukiwania, no nie? Ale teraz powiedzcie mi, czy, czy Tatra Fest i Pentelka to nie jest trochę po to, żeby poszerzyć zainteresowanie tatrami na poza zakopane? Wiesz, co, mm, no, no odpowiem Ci także nie, nie, dlatego że. Nie i tak. T znaczy nie, bo w Tatra Fescie, <laughs> Nie, okay, ja się z... zgadzam. No. Okej, okay, osią e, Tatra Festu był zawsze Tatrafest Bieg, tak? Stąd wziął się ta Fest w ogóle e, jako zeszłoroczne wydarzenie, które już było festiwalem biegowym. E, I w Tatrafest Biegu, e, czy też w imprezach Tatrafestu innych, to były biegi również w zeszłym roku. A mm, o tegorocznej formule już wspominałam, że jest dużo szersza. Brały udział osoby z całej Polski, nie z Zakopanego. Mm -hmm. e, nawet bardziej powiedziałabym, że zależy nam na tym, żeby zbliżyć do siebie społeczność lokalną. Dlatego dla tej społeczności lokalnej głównie, ale też dla uczestników całej Polski organizujemy wydarzenia dla dzieci, czyli dla takich zwykłych ludzi, bo w Zakopanym jest troszkę tak, że ta społeczność lokalna, pomimo, że jest na bardzo wysokim sportowym poziomie, to nie ściga się. Nie, nie ściga się w zawodach, mhm. tak? Tych w, w tych lokalnych. Znaczy nie, no w ogóle nie, nie ściga się w zawodach, ewentualnie mhm. w skielpinistycznych, ale to też bardzo nieduża ilość. Um, są jacyś zawodnicy z Zakopanego, którzy biorą udział w zawodach biegowych, ale jest ich naprawdę, to jest promil, nie? To jest bardzo niedużo osób, na palcach jednej ręki, mhm. może, ewentualnie. Mhm. Więc y, nie przyświeca nam to, żeby poszerzyć zakres działania okay. o... o... Bo, bo to już było, tak? Bardziej chcemy właśnie zbliżyć ludzi z Zakopanego i zaprosić ich do udziału. Stąd to wydarzenie to też stawia to to, to ciekawe, akcent bo... na, na rodzinę, tak? Chcemy się otworzyć i robimy bardzo dużo, żeby przyszły do nas rodziny z dziećmi, też żeby promować aktywności fizyczne, te związane z górami, e, pośród dzieci. Żeby one w tym wyrastały, tak? Żeby dostało od nas takie unikalne doświadczenia, z którymi zostaną potem po prostu na całe życie. Mhm. To, 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 jest, to jest ciekawe, co mówisz, bo mnie się w głowie pojawiła taka myśl, że. E, to może być bardzo niesprawiedliwa myśl, ale się pojawiła, więc ją powiem. Że ci mieszkańcy zakopanego i okolic nie są tylko po to, żeby być do obsługi ruchu turystycznego. Mhm. Tylko są po to, żeby aktywnie w tych aktywnościach, jakby aktywnie uczestniczyć w tym, co się tam dzieje. Nie, bo ja słyszałem taką rozmowę kiedyś, która bardzo mnie uderzyła, że my nie jesteśmy tylko tutaj po to, żeby się na sezon do piwnicy przeprowadzać. Nie? I, i, to, i to, to mnie tak uderzyło. To było tak bardzo... W takiej rozmowie z kimś, kto, kto mieszka w, akurat w innej turystycznej okolicy, ale właśnie, wiesz, że, się, że jakby jest przyzwyczajony do tego, że tam, dobra, to my mieszkamy tam mhm. w przyziemiu, no bo wynajmujemy cały dom, no nie? I, no, i kto, ale to i kto, jest to, decyzja. Tak, tak, jasne. ale wiesz, jakby, No, myślę, że tak, ale wiesz, mhm. właśnie, właśnie to, to, to tak, taka inkluzywność, jakby cieszę się, że to powiedziałaś. Cieszę się, że taka jest myśl za tym, no nie? Że... Dziękuję. Co też obserwowałam na przestrzeni ostatnich lat, to taki trochę brak zaangażowania społeczności zakopiańskiej w różne rzeczy około społeczne, więc. Te teraz też, to się zmieni. Teraz, Znaczy, to Wszystko się, wszystko się ostatnio tak. zmienia i chciałam powiedzieć też, że Sylwester Marzeń też nie jest już imprezą, która. Yy, jest ma mieć, planowana. Że, tak, deklaracja. już nie jest planowana, tak. Um, tak, i, i, i. No to nowe był taki, będą to był, Tak, to był taki artefakt, miasta. myślę, że przeszności mm -hmm. tak, mm -hmm. i takiego. E, no, ale myślę, że to już wystarczy o tym, co nie jest dobre. Ja jeszcze chciałem Pewnie. troszeczkę o tym, co, o co zapytałeś, że y, wydaje mi się, że y, taki, tak, ten, ten ruch, jak, jak się spojrzy na mapę Tatr, no To jednak trzy czwarte, jeżeli dobrze pamiętam, no leży po stronie słowackiej. Mhm. Więc my mamy bardzo, bardzo wątły dostęp do, tej, do tej całej, tego całego piękna i właśnie szczypskie pleso, czy nawet jakieś przez smokowce, prawda? To też jest zupełnie inaczej niż przez nasze miejscowości i to też chcemy pokazać. Większość ludzi to zna z samochodu, ale przejechanie tej trasy rowerem jest naprawdę bardzo poruszające. I wiele razy jest tak, że e, ludzie, którzy już zrobili na przykład e, rząd wielkości, nie wiem, 80 km przejechali e, i rozumieją, jak ich organizm reaguje e, na to, to moim zdaniem taki Przejazd dniowy po tatrach, właśnie 100 kilometrów, czyli pierwszy dzień pentelki, bez żadnego problemu zrobią. Mhm. Czy znaczy, bez żadnego problemu, oczywiście, z zastrzeżeniem, no, w zależności no, zmęczą od tego, się no. Tak, no zmęczą się, nie? zmęczą się i, e, i się na pewno trochę spocą, szczególnie w czerwcu. E, a ten drugi dzień już, już jest taki bardziej lightowy, czyli tam jest około 80 km e, z ciekawszym podjazdem. Ten podjazd jest zawsze właśnie. Ja, ja wspominam ten podjazd fantastycznie, bo za pierwszym razem ze dwa razy musiałem zejść z roweru i trochę podprowadzić. Ale to. To, to, to właśnie na to się przygotujmy, nie? Że, hmm. że tak wygląda romantyczne kolarstwo. Hmm. I czasami sobie zejdziesz, czasami sobie e, usiądziesz, zatrzymamy się przy sklepie po to się i po, po prostu aparat, że jak się został i tyba, nie możesz jechać, to wtedy a, mówisz, ale jest pięknie, nie A tu, Muszę dotknąłeś, zrobić zdjęcie. A tu dotknąłeś właśnie bardzo ważnego elementu. Bo z tym aparatem jest mnóstwo historii związanych, ale myślę, że to, co dla mnie na przykład jest bardzo ważne w tej właśnie imprezie, to jest to, że praktycznie każdy zawsze ma rewelacyjne zdjęcia. Dlatego, że od wielu, wielu lat wspiera nas Ariel Wojciechowski, który jest no, niewiarygodnie utalentowanym i świetnym fachowcem od odrobienia zdjęć i ekstremalnych, i takich mniej ekstremalnych, jak Pentelka. Nie będę tu zdradzał kuchni, ale, ale Ariel e, robi niesamowite rzeczy na pentelce, właśnie jeżdżąc prodbusem, czy soprotwanem naszym, o którym jeszcze też za chwileczkę. E, i te ujęcia są super. I zapraszam w ogóle do obejrzenia tych zdjęć. One są na stronie, jak wejdziecie sobie na stronę tatrafest.org i tam wybierzecie bike, ten, ten obszar rowerowy, czyli właśnie pętelka tatrzańska, to ja tam podpiąłem trzy linki ze zdjęciami mm. i z krótkim opisem takich historii. No i właśnie zobaczycie atmosferę. Klimat w pętelki, nie? że ludzie po prostu sobie jeżdżą, ale też siedzą na śniadaniu. Potem gdzieś tam w szybkim klasie zatrzymują się na pizzę, trochę wcześniej dosłownie w smokowcach jemy naleśniki. To nawet na mapie zaznaczamy te naleśniki w smokowcach, bo są, bo są naprawdę niepowtarzalne. Wystawiamy sobie zawsze stoły i, i, i to jest piękna, piękny czas na, na początku. Więc to jest, to jest też bardzo ważne, nie? Znaczy, wiesz co, mnie, się, mnie się podoba ten, ten aspekt bezpieczeństwa, bo powiem ci dlaczego. Tak, bo, tak mówisz o tym wanie, o tym no Bo ja ostatnio wybrałem, wybrałem, się z żoną na, do, na zaproszenie do, do Kalpe, no i to, wiesz, no mimo wszystko, no, fajnie, fajnie, Hiszpania, góry i tak dalej, ale tak nagle mówisz sobie tak, hmm, wyjadę w te góry, zasięgu nie ma, albo tam taki by, bywa zasięg, tak. to nie? Wody nie ma, sklepów nie ma, tak się sobie, kurczę, no jestem hmm. takich... Są takie Serious Mountains, no nie to, to nie jest takie, wiesz, jakby hihi. Tak. -hi, I, hi -hi. i, I właśnie w kontekście tego bezpieczeństwa. W tej, w tej firmie, z którą tam współpracowaliśmy, był człowiek, to mówi, tu jest mój numer telefonu, ja mam busa, będę tu i tu. Gdzieś tam wyjeżdżam, mówię, ale spokojnie, nie przejmujcie się. Gdyby się coś działo, to tak mniej więcej koło godziny. E, jestem w stanie bo was przyjechać. Weźcie sobie gotówkę, weźcie sobie więcej mm -hmm. wody. Tu, tu, tu tutaj macie 3-4 spoty, żebyście się czuli bezpiecznie. Ja myślę, że to jest super ważne dla bo zobaczcie, no to to jest dla wielu dla wielu osób, myślę, że dla wielu też słuchaczy. Przejechanie 100 czy 200 km jest czymś nierealnym. Dlaczego? Bo jeżdżą 5, 10 czy tak. 15 kilometrów, no nie? I tyle. I to też nie jest impreza wtedy dla takich osób, dla których 50 km jest standardem, a 40 jest bardzo, bardzo dużym wysiłkiem. Ja mhm. mam taką metrykę, którą e, chyba najprościej przystawić. To znaczy, jeżeli przebiegasz 10 km e, w, w, tak, w godzinę i następnego dnia normalnie funkcjonujesz, mhm. tak, to, to to jest absolutnie impreza dla ciebie. Nie? Tak. Na, na rowerze, dowolnym rowerze e, i taki przelicznik sobie od wielu, wielu lat stosuję. A o tym Wanie, e, o którym wspomniałeś, to to jest w ogóle niesamowita historia, bo on e, towarzyszy nam od zawsze. Kiedyś to. Był e, kolega, e, kolega, użyczał swojego samochodu, takiego białego Volkswagena, mhm. e, transportera. E, i, a teraz e, Wiesiek Kotecki, który na no, moment no, no, też ma swój, swój podcast. E, Wypożycza swój van. To jest taki e, przerobiony Mercedes. E, on fenomenalnie wygląda. Wygląda trochę jak czołg, taki na, na pewno trochę klimat taki militarny ma, a, ale jest potężny i my przede wszystkim e, no, on spełnia kilka, kilka funkcji. Po pierwsze, jest zabezpieczeniem, tak? Czyli tam jest, zawsze są narzędzia, zawsze jest woda, zawsze jest coś do jedzenia, także jak trzeba, to można sobie z tego skorzystać. Po drugie, wiezie wszystkie nasze rzeczy, czyli jedziemy, możesz, na, lekko jedziemy na lekko, tak. Mhm. Czyli bierzesz sobie mały plecak e, z rzeczami do przebrania na następny dzień, e, z jakimiś rzeczami do spania, z kosmetyczką. I ten mały plecak malutką torbę, dużych nie przyjmujemy z powodów oczywistych, po Jasne. prostu nie ma miejsca. E, e, wrzucasz. I w e, Mikulaszu to podjeżdża. E, jest w centrum Mikulasza, po prostu odbierasz i, i następnego dnia też z powrotem e, wrzucasz tę torbę do dowana, No i trzecia, trzecia trzeci, trzeci wymiar, to są zdjęcia, tak, czyli on jedzie w okolicach zawsze nas e, i, i Ariel robi nam zdjęcia. Są spoty po prostu. Tak, nie? są spoty, albo spoty, albo w ruchu, e, tutaj żeby nie zdradzać za dużo, bo to nie zawsze, <grym> nie zawsze. Nie zawsze można, e, niektóre rzeczy, e, no niektóre rzeczy są na granicy, jak, mm -hmm. to, jak to w takich imprezach. Więc, e, więc to, to też jest bardzo, bardzo ważny element e, no i, i i, I to daje mnóstwo radości, bo możesz zapomnieć o telefonie, możesz się skupić naprawdę na jeździe e, i, i te widoki, i tak Ariel zrobi lepsze zdjęcia po prostu ciebie samego. Tak, nie? ale widzicie, co z drugiej strony ja na przykład mam tak, że czasami biorę ten aparat ze sobą i tak wiem, że sobie będę robił zdjęcia, i, i, a czasami nie. Mhm. I myślę sobie, że w tych najfajniejszych miejscach ja i tak nie, nie miałem ochoty w ogóle. To, to, jest, taka, to jest taka trochę walka moja wewnętrzna ze sobą i myślę, że wiele osób, które jeżdżą, też. Just, że just, ja nie just, chcę robić mentalne, zdjęcia, czy, mentalne, właśnie, czy na, na tak, karcie, że wiesz, pamięci, że, że, ja, że ja jadę i doświadczam i, i las pachnie pięknie i w ogóle i jest super, to ja nawet nie mam wtedy ochoty wyciągać im telefonu, to, 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 to w ogóle, no nie, tak. a aparatu z pleców, czy gdzieś tam z plecaka, coś tam nie nie chce mi się, no nie, i, i to chyba i to jest chyba taka walka moja wewnętrzna, czy ja chcę tego doświadczać, czy ja chcę to zapisywać, no nie. I, I chyba musiałbym pojechać przeżywać takie, tak. takie rzeczy dwa razy. Wiesz, no, wiesz, raz pojechać po to, żeby doświadczyć, a potem drugi raz pojechać po to, żeby porobić fajne zdjęcia. Nie? No i to, jest, i to jest kwintesencja tego, nie? Mhm. Rze rzeczywiście fajnie świadomie wybrać, co chcesz sobie robić, i myślę, że jak ktoś jest pierwszy raz na takim wyjeździe e, i pierwszy raz przejeżdża 100 kilometrów, no to raczej jest skupiony na przetrwaniu. Ja mówię ze swojego doświadczenia. Magda okay. chyba też trochę wyrezonuje to w tobie, bo pamiętam nasz pierwszy przejazd, to nie było to nie było w ten taki do zawoi? Umarłam. Jak no, no. umarł Tak, tak, tam się, tam się dużo, dużo rzeczy działo. No ale kurczę, jeżeli ktoś jest w miarę, w miarę, w miarę jeździ, w miarę, w miarę te, te 80 kilometrów robi, no to, to rozumiem, że spokojnie. A powiedzcie mi, tak, też e, e, elektryczne rowery też wchodzą w rachubę, czy nie zgadzacie się? Absolutnie tak. Jesteśmy otwarci na To jest tego Ja myślę, że właśnie tak powiedziałaś o tym elektrycznym rowerze, to jest jakby e, jasnie prowadzę z moją, z moją żoną dyskusję na temat. No, no to chaosie, jednak z tego elektrycznego się... grawela ogarniemy Ale po to prostu. W ogóle, to, to, w jest, to w ogóle nie jest żaden problem. Dlatego, że chodzi właśnie nie o ściganie się, chodzi nie o ocenianie tego, kto jak jeździ mhm. i, po, i po co jeździ. E, gravel, e, wiem, że był, był plan na Cargo w zeszłym roku. Mhm. To, to nie jest żadna ujma, ale e, kolega, który e, chyba nawet zrobił Ironmana, jeżeli dobrze pamiętam, no to pojechał sobie akurat na e, crossowym rowerze żony. E, no, z, nie, nie pamiętam powodu. Chyba jeszcze nie, nie kupił sobie kolarki ani gravela i stwierdził, był, że, był, jadł, że, 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 że był na, na rowerze. Więc to, to jest dokładnie kwintesencja tego, o co chodzi. Nie? Mhm. Żeby e, doświadczać bardziej niż, niż, niż gdzieś tam zastanawiać się, czy taki rozmiar opon... No czy taki rozmiar opon na pewno... Reguła zapewni? jest prosta. Masz mieć rower mhm. y, i dobrze się bawić. I dobrze się bawić, mhm. no dobra, to teraz jak mamy zrobić takie call to action dla naszych słuchaczy, bo to już jest ten moment, kiedy, kiedy wypadałoby zrobić call to action. Kiedy tatrafest się dzieje? Jak się zapisać? Co z tym zrobić? Gdzie pójść? Yy, chcę pentelkę? Nie chcę pentelki? Co mam zrobić? Jak mam się ogarnąć? No bo jak rozumiem, że wejdę na tatrafest.org, to te rzeczy są. No ale dobra, powiedzmy kiedy, jak, gdzie. Czy to jest już moment? Czy to już jest za późno? Od 14 do. Od 14 do 16 czerwca zapraszamy do zakopanego i w Tatry. Wszystkich. E, wszystkich dokładnie: i małych, i dużych, i amatorów, i profesjonalistów do uczestniczenia w Tatrafeście. Będziemy biegać, będziemy jeździć na rowerach, będziemy uprawiać turystykę górską i będziemy się też spinać. Spinać akurat będą się dzieci tylko dorośli. Nie, mhm, nie, tym razem. Tak, nie tym tak, razem. Tak, nie tym razem. A, a jeżeli Z... konkretnie chcemy na pętelkę też zaprosić, to wtedy pętelka zaczyna się 14, czyli ona zaczyna się w piątek. E, specjalnie też jest to tak ułożone, że zaczyna się w piątek rano, czyli najlepiej przyjechać w czwartek e, wieczorem i startujemy około godziny 8. Z Google Parku na Piłsudskiego w piątek rano. Jedziemy sobie cały dzień przez Smokowce, wspomniane naleśniki mhm. do Mikulasza. W Mikulaszu e, warto sobie zarezerwować nocleg. Tam tych noclegów to jest, e, tam się często odbywa mnóstwo imprez sportowych, także ten nocleg nie powinien być problemem, ale warto go zarezerwować wcześniej. E, I tam spektrum tych noclegów jest, myślę, że od 100 zł do 1000 zł można znaleźć dowolne noclegi. Mamy zawsze w jednym miejscu e, zebranie wieczorem, zebranie w rozumieniu po prostu wspólnej imprezy e, i wspólnego siedzenia i, i, i biesiadowania i pięknych rozmów i następnego dnia, czyli w sobotę, ruszamy do y Zakopanego Zakopane. z powrotem, jedziemy przez taki podjazd ciekawy i potem zjeżdżamy już sobie e, prawie cały czas w dół e, dojeżdżając do zakopanego i kończymy z reguły w okolicach godziny 15, 16, nawet czasami wcześniej, już w zakopanym mhm. i dalej wtedy można uczestniczyć w tatrafeście, czyli na przykład wrócić do swojej rodziny, która przyjechała razem z nami, e, która ma różnego rodzaju aktywności zapewnione tam, e, czy w niedzielę pójść na hike czy w sobotę jeszcze pójść e, sobie też na, na, na jakąś wycieczkę. Także. To jest o tym, żebyśmy wszyscy razem mogli spędzić czas w Tatrach i mieć ten czas trochę zorganizowany. Tak i w sobotę, jeszcze warto dodać, że w sobotę kończymy w Google Parku wszyscy tak. biegacze. Tak. Spotykają się tam biegacze, kolarze, wspinacze i inni turyści, dzieciaki. I planujemy tam zrobić wieczorem integracyjne ognisko. O, tak z kiełbachą. No tak, ogrzać się przy ogniu. Mamy nadzieję, że pogoda nam na to pozwoli. Ale też oczywiście, żeby to powiedział, że call to action, no to żeby jednak się udało odbyć, być na tej pentelce, no to trzeba się zarejestrować. No właśnie, o to, to chcę tak, trzeba się zarejestrować mhm. i też trzeba wnieść opłatę, ten, ale też możemy powiedzieć, że z kodem, może, mam nadzieję, że się też uda, że z kodem podcast rowerowy jest 35% zniżki. No to hojnie na, bardzo. Bardzo, bardzo. Bo my jesteśmy bardzo hojni. Bardzo hojni, hojnie, bo my jesteśmy bardziej o tej hojności, niż o, e, niż o pieniądzach, przynajmniej tak hmm. chciałbym to definiować ze swojej strony. Więc więc 35% zostało mało czasu, ale zapraszamy kod podcast rowerowy. On będzie też wypisany chyba tam w opisie, tak, rzucić do opisu. Można oczywiście. Rzu do opisu. I zapraszamy 14-15 na Pętelkę Tatrzańską, czyli przejazd dookoła Tatr. I na inne nasze aktywności. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej tatrafest.org, a informacje na temat pętelki i zapisy w zakładce Bike. No i super. Powiem wam, że mam zabrałem mam, ochoty. Wiecie dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że macie taką wiarę ogromną w to. Tak słyszę, że od was to, to jest takie niewymuszone i... Ja się na przykład cieszę, że takie rzeczy możemy wspierać podcastem. Wiesz, że to jest takie, że, że ktoś przychodzi i mówi, Ej, bo mi bardzo zależy na tym. No nie? I, 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 to jest, i, I to jest fajne, wiesz, jakby to naprawdę czuć. Jakby się, jak rozmawiamy przez no. ileś tygodni, że to po prostu, we tym zależy. Że to nie jest tak, że a, dobra, bo tu mamy, e, wiecie, że tu mamy taki deal i musimy to zrobić, bo tylu sponsorów trzeba tam zadowolić. No nie, tylko naprawdę na, naprawdę ja czuję takie, takie mega fajne emocje od was i to jest, i to jest chyba coś, co no mnie też przekonało do Super. tego, że, że kurczę, no, no róbmy to, wspierajmy się nawzajem, bo, bo fajne rzeczy z tego wychodzą i takie wspieranie takich, takich inicjatyw myślę, że też, też między innymi po to podcast jest, żeby, żeby docierać z takimi, wiecie, właśnie niekomercyjnymi imprezami z takimi, które, które są po coś, no nie? za którym stoją ludzie, którzy mają po prostu zajawkę, którą się chcą dzielić. Ehm, no i cóż, życzę wam, żeby była pogoda taka jak dzisiaj. Dokładnie. Albo pelerynki. A, albo... Jak, 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 jak z mój pan od geografii w Podstawówce zawsze mówi, że pogoda jest zawsze, moi tak. drodzy. Czasami trzeba wziąć pelerynkę, tak? Tylko jak zapalić ognisko w tej pelerynie. To no. jest jak zagwozdka. Tak. Ale są podobne na to sposoby. Tak, Tak, tak. Super. Serdecznie wam dziękuję. Dziękuję Wam za przyjechanie do Krakowa, bo to też logistyka zawsze. No i co? Trzymam kciuki za to, żeby był naprawdę świetny event i żeby inne podcasty. Do, I my mamy nadzieję, że Nagry też wpadasz i A, zrobimy no, relację, że tu, to, to, to Że nie, się widzimy. To widzimy i nie. Wiesz, i to, to, wiem, że tu nie. jest etap negocjacji. Będziemy teraz na, nagram podcast. Tak wiecie, Jeszcze przed publikacją puszczę go w samochodzie i będzie negocjacja rodzinna, Co robimy? No nie. Ale myślę, że to, to, jest, to, bardzo, ale w, to, to jest bardzo ważny element właśnie wszystkich wyjazdów rodziną, rowerowych. Nie? Tak, tak, tak. Tak, ja myślę, że tak. Widzicie, Ja, coś ja, ja wiecie o czym myślę. Tak powiem wam szczerze. Myślę o tym, żeby zapakować cargo do pociągu. Mm -hmm. To jest moja myśl. Na razie to jest, to, mój idea, idea, to jest moja szalona myśl. Tak. Zapakować cargo do pociągu mm -hmm. plus wziąć każdy, każdy, kto nie jedzie w cargo albo na cargo, to e, to musi wziąć ze sobą rower, ale właśnie tak myślę, żeby rodzinnie wybrać się do Zakopanego pociągiem, bo teraz ten pociąg idzie całkiem przyzwoity czas, tak. więc to jest moja myśl, zobaczymy, czy się uda. I może się uda w ten weekend akurat. Może właśnie to jest, może teraz mowa była potrzebna, żeby się przekonał do Zakopanego. Może to jest, <grym> wiesz, no, naprawdę, ja tak myślę sobie, kurczę, może, może jak wyjeżdżamy już co weekend, to może właśnie pojedziemy do tego Zakopanego, No, nie? Może, no wiesz, wiesz ja, ja myślę, że do każdej z takich rzeczy trzeba klucza. I na przykład kluczem, który zresztą y, Wiesiek Kotecki właśnie w, wymyślił w sumie, y, to jest właściciel tego naszego wana i osoba, która bardzo, bardzo nas wspiera od wielu lat właśnie wypożyczając nam tego wana na, na każdą pętelkę, to on w pewnym momencie mówił, dobrze, słuchajcie, a y, co byście powiedzieli, żebyśmy w niedzielę rano, nie wiem, tak o szóstej y, y, się prześpiewywanie, bo to jest też kamper jego, jego rodzinny, y, po prostu sobie pójdziemy na... na na w Nie stary na przecież to jest jakaś, jakiś koszmar, tam jest tyle ludzi. A wy dobra, no to wstańmy po prostu wcześniej. I słuchaj, wstaliśmy chyba o czwartej. E, no jeden z bardziej magicznych momentów mhm. nie? w czerwcu, gdzie jest w miarę ciepło, wychodzisz po prostu rano, bo odpoczywasz sobie potem I wstajesz rzeczywiście o czwartej. No, wszystkie moje historie rodzinne opowiadane przez tatę i mamę. No to to jest właśnie wstawanie o trzeciej, czwartej rano i wychodzenie w góry. Mhm. E, jest to może nie bardzo powszechne, ale ja mam takie wrażenie, że trochę to gdzieś zanikło na mnie. Jak zrobić tak, żeby właśnie no, nie zawsze być wśród tego tłumu. Mhm. Krótko mówiąc, jest mnóstwo na to sposobów i naprawdę to się da zrobić. Mhm. No i dobrze. No i trzymajmy kciuki, żebyście, drodzy słuchacze, zrobili to. Jest okazja kolejna. Miejmy nadzieję, żeby się spotkać. Jeżeli nie ze mną, to z naszymi gośćmi na pewno. No bo jako organizatorzy będą tam na miejscu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję Wam bardzo za przybycie. I pamiętajcie o tym, że podcast wychodzi co tydzień, a teraz, z racji tego, że mamy czas wielkich turów, to z racji Giro, Tour de France i Wuelta, Espania mamy odcinki dwa razy w tygodniu, które są ich relacją. Także jest czego słuchać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie. Produkcja oryginalna Earborn Media.